27 kwietnia w Filharmonii Narodowej w Warszawie odbyła się uroczysta gala 20-lecia Związku Banków Polskich. W tym szczególnym dla ZBP dniu sala Filharmonii wypełniła się wyjątkowymi gośćmi ze świata finansów, biznesu i polityki. W oficjalnej części wieczoru gości powitał prezes ZBP, pan Krzysztof Pietraszkiewicz oraz prowadzący galę Artur Andrus. Prezes Związku Banków Polskich. Szanowni Państwo, ja jestem w bardzo trudnej sytuacji, bo każdego z Państwa powinienem powitać oddzielnie. Ja to mam szczęście i myślę, że my wszyscy mamy szczęście, że w tym momencie żyć nam przyszło w kraju nad Wisłą. Na wstępie list z okazji jubileuszu od prezydenta Bronisława Komorowskiego odczytał pan Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Z okazji jubileuszu składam najlepsze gratulacje i wyrazy uznania wszystkim, którzy są współtwórcami sukcesów polskiej bankowości oraz jej samorządu. Następnie życzenia w imieniu swoim oraz premiera Donalda Tuska wygłosił wicepremier Waldemar Pawlak. Na ręce pana prezesa Pietraszkiewicza chcę złożyć w imieniu Rady Ministrów, pana premiera Tuska i moim osobiście życzenia wielu sukcesów i szczęścia, bo czasy są niełatwe. Gala 20-lecia była okazją do uhonorowania osób szczególnie zasłużonych dla rozwoju sektora bankowego w minionych dwóch dekadach. Jubileuszowe nagrody ZBP otrzymali Hanna Gronkiewicz-Walc, Grażyna Niewolik, Józef Wancer, Jan Czesak, Józef Kozioł oraz Bogusław Kot. Szanowni Państwo, przypadł mi w udziale zaszczyt podziękowania w imieniu wszystkich nagrodzonych i jesteśmy bardzo wdzięczni, tak myślę, mogę powiedzieć w imieniu nas wszystkich, że docenialiście Państwo nasze zasługi jako laureaci, zwłaszcza ci, którzy obok mnie stoją, wnieśli niewątpliwie ogromny wkład w rozwój sektora bankowego w Polsce. Specjalne nagrody Kopernika Bankowego otrzymali z rąk przewodniczącego Rady Związku Banków Polskich pana Jacka Bartkiewicza i prezesa Krzysztofa Pietraszkiewicza, prezydenci Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski. Ja w temacie bankowym jestem tylko konsumentem. Ale patrząc z politycznego punktu widzenia, no wydaje się, że jednak nieźle sobie dajemy radę. A bez bankowości no dzisiaj nic nie można właściwie zrobić poważnego i porządnego. Tego, co mamy dzisiaj, nie da się porównać z tym, co było 20 lat temu. Mieliśmy wtedy banki upaństwowione, bardzo nieliczne. Mieliśmy bank centralny, który nie miał samodzielności. Dzisiaj mamy bank centralny, który jest ważnym elementem polskiej demokracji, polskiej gospodarki rynkowej, bardzo niezawisły. Mamy rozliczne banki komercyjne. Mamy nieporównanie lepszą obsługę klienta. Mamy dużo więcej pieniędzy w obrocie. Mamy dużo więcej kredytów, które są dostępne. Mamy dużo więcej powiązań zagranicznych, mamy silnego i wymienialnego złotego. Chyba wspomnieć to, co było 20 lat temu i dzisiaj, to jest właściwie niebo i ziemia. To nie ma co porównywać. Po części oficjalnej od recitalu Eweliny Flinty rozpoczęła się część artystyczna uroczystości. Żałuję, że cię znałam, żałuję, że ufałam. Orkiestrą kameralną Filharmonii Narodowej dyrygował Zbigniew Graca. Jak się podobał koncert? No bardzo się podobał, szczególnie pani Małgorzata Waleska, której jestem fanem od wielu lat. I muszę powiedzieć, że Zbyszka Wodeckiego widziałem ostatnio w kopalni soli Bochni pod ziemią głęboko. Też był świetny. Ewelina Flinta przypomniała mi Janis Joplin i czasy szkoły średniej. Słońce wschodzi i zachodzi i jeszcze coś rodzi się i coś
koncert wydaje mi się godny 20-lecia Związku Banków Polskich. Myślę, że są powody, żeby świętować, bo to 20 lat naszej historii, historii całej bankowości, sektora bankowego. I jeśli spojrzeć to na ten okres 20 lat z takiej perspektywy i z pewnego dystansu i perspektywy tego, co zrobiliśmy, to są powody do zadowolenia i do radości. Dla mnie jest to szczególna okazja, ponieważ 20 lat temu właśnie też była wydana pierwsza karta Visa, czyli produkt organizacji, którą reprezentuję. I to z Bankiem Polskim. Współpraca ze Związkiem Banków Polskich zawsze była bardzo bliska, w związku z czym tylko możemy pogratulować imprezy i cieszyć się z celebracji. To jest skromne podziękowanie dla tysięcy ludzi, którzy w bardzo niełatwych okolicznościach starali się jak najlepiej służyć klientom i jak najlepiej służyć Polsce. Jakie to było 20 lat dla związku? To było 20 lat, które niejednokrotnie ważyło więcej niż 100 lat w normalnych warunkach. I Związek Banków Polskich był tą instytucją, która wspomagając banki w procesie transformacji i rozwoju, przyczyniła się do tego, że w dniu dzisiejszym polski sektor bankowy i polskie banki indywidualnie należą do grona najbardziej nowoczesnych banków na świecie. Przekłada się to na doskonałe produkty i usługi dla klientów, a przecież o to w tym biznesie chodzi. O zaufaniu świadczą czyny. I proszę zobaczyć, ilu klientów powierza bankom swoje oszczędności, ilu klientom banki powierzają te oszczędności w formie kredytów. W związku z tym, gdyby nie było tego wzajemnego zaufania, no to czy klienci by przynieśli swoje oszczędności i złożyli je, powierzyli bankom? Na pewno nie. Ja bym powiedział, że tak maksymalistycznie, że zaufanie jest stuprocentowe. Oprócz bankowców, przedstawicieli świata nauki, polityki i mediów, w gali brała również udział młodzież, uczniowie publicznej szkoły podstawowej w Michałowie i zespołu szkół w Dziaduszycach. Uczniowie już po raz drugi przy okazji jubileuszu Związku Banków Polskich organizowali zbiórkę pieniędzy. Dzięki zebranym sumom młodzież będzie mogła sfinansować organizację wycieczek, zakup sprzętu lub zasilić kasę SKO. Wsparcia w organizacji zbiórki udzieliły PKO Bank Polski oraz Krakowski Bank Spółdzielczy, które to banki na stałe współpracują z młodzieżą z SKO. Życzenia, te najważniejsze, te prosto od serca, czego Państwu życzyć? No przede wszystkim, aby polski sektor bankowy się dobrze rozwijał w kolejnym dwudziestoleciu, abyśmy potrafili tak jak dotychczas dobrze rozróżniać to, co ważne od tego, co nieważne i być, że tak powiem, podporą polskiej gospodarki. Myślę, że takiego zaufania, jak mamy wśród klientów i bezpiecznego sektora bankowego, tak jak on jest w tej chwili. Żeby wytrwał w tej samej kondycji przez najbliższe lata i żeby jego, powiedziałem, respekt dla jego słowa był i zdania równie duże jak do tej pory. Sukcesów sektorowi bankowemu i także, aby Związek Banków Polskich mógł sektorowi bankowemu pomóc w osiągnięciu tych sukcesów. Myślę, że trzeba obserwować, co się dzieje w bankach na świecie i rozsądnie robić to, co jest dla nas najlepsze. Naszego rozwoju i sukcesu. Przede wszystkim życzyłbym tego, by w głównych sprawach polskie elity polityczne porozumiały się i wytyczyły strategię rozwoju na najbliższe lata. W kilku przynajmniej sprawach. Chciałbym, żeby troszeczkę spokoju i przewidywalności pojawiło się na europejskim i na międzynarodowym
światowych rynkach. I tego bym wszystkim życzył, abyśmy mogli z optymizmem i z radością spoglądać, jak nowe generacje, nowe pokolenia wzrastają i jak mogą rozwijać swoje talenty. Bo tych talentów jest bardzo wiele i ważne, żeby je pielęgnować, żeby rozkwitały. Może masz oczy, w których nie gościł dotąd strach. Może masz w sobie niechęć do wojny i brudnych spraw. Może masz litość, a może uczuć już w tobie brak. Może masz wszystko, lecz nie masz tego, co mam ja. Bardzo serdecznie chciałabym życzyć Związkowi Banków Polskich wszystkiego, co najlepsze, a przede wszystkim żadnych kryzysów dla nas i dla was.